Kawa zmniejsza ryzyko cukrzycy. To fakt. Naukowcy mają już naprawdę mocne dowody na to, że regularne picie kawy zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Może też opóźniać lub spowalniać rozwój choroby. Kawa poprawia metabolizm glukozy, czyli zmniejsza insulinooporność, zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Dlatego jej picie zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 niezależnie od współistniejących czynników, takich jak otyłość czy brak aktywności fizycznej. Zatem, osoby otyłe, nawet nieaktywne fizycznie, ale pijące regularnie kawę, mają mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2 od osób otyłych i nieaktywnych fizycznie, lecz nie pijących kawy, lub pijących jej niewiele, przekonuje profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Profesor dodaje, że poza prewencją, picie kawy może też wspomagać leczenie, nie tylko jednak cukrzycy, lecz także wielu innych chorób, między innymi nowotworów jelita grubego. Ile filiżanek kawy dziennie należy pić, aby móc odczuć jej profilaktyczne lub terapeutyczne działanie? Profesor Mirosław Jarosz podpowiada, że aby móc w optymalny sposób skorzystać z prozdrowotnego, ochronnego potencjału kawy, należy pić ją 2-4 razy dziennie. Więcej informacji na temat wpływu kawy na zdrowie znajdziesz w linku w opisie. WIK Zdrowie, pap.pl